Kolejny punkt naszych obrad, proszę Państwa, ponownie projekt uchwały w trybie jednego czytania. Rozpoczynamy procedowanie uchwały według druku nr 1475. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1475 minął termin zgłoszenia autopoprawek, a termin zgłoszenia poprawek wyznaczam czas dokończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącego prowadzącego obrady. Punkt dotyczy zmiana uchwały nr 69 łamane przez 1004 łamane przez 13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1475, tryb jednego czytania, referuje pan dyrektor Jacek Kowalczyk. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ten projekt uchwały ma na celu dopasowanie czy uporządkowanie kwestii związanych z zespołami do spraw działań lokalnych, które działają na obszarze części dzielnic Krakowa. Jako że obsługę tych zespołów sprawuje Ośrodek Pomocy Społecznej, to te obszary są dopasowane do obszarów działania filii, a w tym zakresie została dokonana zmiana i dzielnica szósta nie jest już obsługiwana przez filię, dzielnica szósta nie jest już obsługiwana przez filię 2, tylko przez filię 7 i stąd ta proponowana zmiana. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Panie Dyrektorze. Nie zgłoszono tu żadnych autopoprawek. Stanowisko swoje pozytywne jednogłośnie wyraziła Komisja Rodziny i Polityki Społecznej. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram zatem dyskusję Państwa radnych. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa, zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań.